Dzień dobry. Monika Dąbrowska, ANG Spółdzielnia. W poprzednich odcinkach naszego cyklu Finanse podczas epidemii rozmawialiśmy m.in. o wakacjach kredytowych w kredytach hipotecznych. Dzisiaj również porozmawiamy o kredytach hipotecznych, ale w trochę innym kontekście. Porozmawiamy o stopach procentowych, które mają istotny wpływ na wysokość rat w kredytach. Jest ze mną Tomasz Łujański. Cześć Tomku. Cześć Moniko. Dzień dobry Państwu. Tomek jest naszym ekspertem do spraw kredytów hipotecznych w ANG Spółdzielni. Tomku, w ubiegłym tygodniu, po niespełna miesiącu, miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Poprzednim razem zostało uchwalone obniżenie o 0,5 punktu procentowego stóp procentowych. Jak wyglądało to na tym ostatnim posiedzeniu? Wyglądało bardzo podobnie. 8 kwietnia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła ponownie obniżyć stopę referencyjną NBP o kolejne 0,5 punkta procentowego. Oznacza to, że w ciągu miesiąca jej wartość obniżyła się z poziomu 1,5% do 0,5%. Taka decyzja RPP spowodowała spadek WIBOR-u, czyli tej stopy procentowej, która razem z marżą banku składa się na oprocentowanie naszych kredytów hipotecznych. Na początku marca stawka WIBOR 3-miesięczny wynosiła 1,71%. Dzisiaj jest to zaledwie 0,7%. A jaki ma to wpływ na nasze kredyty hipoteczne? Czy to oznacza, że możemy spodziewać się obniżki spłacanych rat? Tak, ale niekoniecznie od razu i niekoniecznie wszyscy. A od czego to zależy? Po pierwsze, decyzja Rady Polityki Pieniężnej i idąca za nią obniżka WIBOR-u wpłynie tylko na oprocentowanie kredytów zaciągniętych w złotówkach i to tylko tych z oprocentowaniem zmiennym. Nie spowoduje ona zmiany warunków kredytów ze stałą stopą procentową. Takie kredyty mają oprocentowanie ustalone na niezmienionym poziomie, przeważnie na okres 5 lat. Z drugiej strony, jeśli mamy kredyt z oprocentowaniem zmiennym, czyli opartym na wspomnianej stawce WIBOR, to zmiana naszego oprocentowania nie musi nastąpić z dnia na dzień po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Zależy to głównie od tego, kiedy, czy dokładnie w jakim miesiącu podpisywaliśmy umowę kredytową lub wypłacaliśmy nasz kredyt, a także od tego, czy nasz bank stosuje WIBOR 3 czy 6-miesięczny. Jak można się domyślać, pierwszy powoduje rewizję naszego oprocentowania co 3, a drugi co 6 miesięcy. Jak to wygląda w praktyce, kiedy nasi klienci mogą odczuć taką zmianę w swoich portfelach? No cóż, ci, których warunki kredytowe, a więc ta wspomniana właściwa stawka WIBOR, miesiąc podpisywania umowy, przewidują aktualizację podstawy oprocentowania w kwietniu, mogą niższe raty płacić już od tej najbliższej. Ta obniżka nie będzie jednak zapewne uwzględniała jeszcze korekty związanej z tą ostatnią decyzją RPP. Ci, którzy mieli z kolei oprocentowanie aktualizowane na początku marca, na skutki obniżenia stóp procentowych będą musieli poczekać do czerwca lub nawet do października. Do października, jeśli oprocentowanie ich kredytu oparte jest o WIBOR 6-miesięczny. Dla tych osób pocieszające może być to, że korekta ich oprocentowania uwzględni również tę kwietniową obniżkę stóp procentowych. Wygląda to na doskonałą okazję do powiększenia swoich oszczędności. A czy możesz nam powiedzieć, o jakiej skali obniżce mówimy, czy jakby jakie pieniądze mogą nasi klienci zaoszczędzić na zmniejszeniu rat? Konkretna kwota oczywiście będzie zależała od dokładnych parametrów naszego kredytu, takich jak okres kredytowania, marża, czyli składowa oprocentowania, rodzaj rat, równe czy malejące.
Jeśli spojrzymy na taki przecięty kredyt hipoteczny w kwocie 230 tysięcy złotych z okresem kredytowania 30 lat, marżą na poziomie 2% i spłacane w ratach równych, to nasza rata powinna po tych kolejnych obniżkach spaść z poziomu około 1060 przy stawce WIBOR 3-miesięczny z początku marca, który wtedy, przypomnijmy, wynosił 1,71%, do około 930 zł, już uwzględniając ten aktualny poziom WIBOR-u. Miesięcznie oszczędzamy więc około 130 zł. To wygląda ciekawie. 130 zł miesięcznie to już ponad 1500 zł rocznie. I o tyle mogą powiększyć się nasze oszczędności, jeśli zdecydujemy się na odłożenie tych pieniędzy. A czy możemy teraz chwilę porozmawiać o osobach, które spłacają kredyty w euro lub frankach? Jaki wpływ na ich wysokość rat ma decyzja Rady Polityki Pieniężnej? No cóż, tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Z jednej strony obniżka stóp procentowych wpływa na oprocentowanie kredytów złotówkowych. Mówię o tej obniżce stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Natomiast jednocześnie razem z innymi czynnikami ekonomicznymi ta decyzja RPP przyczyniła się do osłabienia złotego względem właśnie takich walut jak euro czy frank szwajcarski. Oznacza to, że rata kredytu wyrażona właśnie w tych walutach po przeliczeniu na złotówki może być wyższa. O ile w takim razie mogą wzrosnąć takie raty kredytów walutowych? No cóż, w przeddzień tej marcowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej euro kosztowało średnio 4,40 zł, a frank około 4,16 zł. Dzisiaj kosztują one odpowiednio 4,55, 4,31. Jest to wzrost mniej więcej o 3,3%. I właśnie z takim wzrostem raty muszą obecnie liczyć się klienci posiadający kredyt w tych walutach. W praktyce, jeśli na początku marca rata po przeliczeniu na złotówki wynosiła 1000 zł, to w tej chwili wyniesie około 1030. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że raty kredytów walutowych są spłacane zgodnie z kursem tej waluty w dniu płatności raty, więc praktycznie każdego dnia ta różnica może być inna. Na koniec powiedzmy jeszcze, jaki wpływ decyzja Rady Polityki Pieniężnej będzie miała na nowo udzielane kredyty? No cóż, to trochę trudne pytanie. Z jednej strony obniżka WIBOR-u powoduje obniżenie oprocentowania także tych nowych kredytów hipotecznych. Z drugiej jednak ogólna sytuacja ekonomiczna powoduje, że udzielanie kredytów przez banki staje się nieco bardziej ryzykowne. Dlatego może to spowodować i tak naprawdę w części banków już spowodowało podwyższenie marż, które będą niwelowały obniżkę WIBOR-u. Sytuacja cały czas jest i myślę, że jeszcze przez pewien czas może być dość dynamiczna. Dziękuję Ci, Tomku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia Państwu.